chodzę do plastyka. Stypendium dostałam z dziedziny literackiej. Od lat już piszę teksty, wiersze, książki. Chciałabym stypendium przeznaczyć albo na wydanie właśnie autorskiej książki, albo na zakup notebooka, który ułatwi mi pisanie tekstów, ponieważ pisanie zeszytów jest troszeczkę niekomfortowe. Czyli teraz w zeszycie? W zeszycie przepisuję w szkole albo u jakiejś ciotki gdzieś coś. A powiedz mi, bo plastyk, spodziewaliśmy się, że to będzie jakieś malowanie. Wszyscy się tak spodziewali, a to niespodzianka. A ta książka, którą chciałabyś wydać, to już rękopis jest gotowy? Tak, już jest przepisana w wielkich bólach i trudach. Już jest teraz moja profesorka od polskiego, mają do korekty i szykuje się. A o czym to dzieło? Pozwolę sobie zachować to w tajemnicy. Ale ta powieść jakaś jest? Tak, krótka, nowelka powieść. Nowelka powieść, a powiedz mi... Współcześnie osadzona wszystko. A powiedz, czy już coś twojego, nie wiem, byłaś na jakieś konkursy, jeździłaś literackie, na przykład, albo... Na wieczorkach w Radomiu występuję, organizowanych głównie przez pana Szarego, tam gdzie występuję. I moje wiersze ukazały się w antologiach powarsztatowych pana Szarego. Super.